Adrian Chońcki, Ksiądz Katolicki, to jest mocny podcast, bo mocny jest Bóg i mocne jest Jego działanie, więc wypada, żeby też był mocny gość w naszym studiu. I dzisiaj z nami jest ksiądz Bartosz Jankowski. Witaj Bartku. Witam serdecznie. I kilka takich rzeczy o, o księdzu. Jest zaangażowany w Ruch Światło-Życie, odpowiedzialny za centralną diakonię modlitwy. Jest też studentem psychoterapii, aktualnie trzeci rok, Warszawa. Jest zaangażowany też w przystań. Myślę, że o tym miejscu być może sam jeszcze opowie. No, i to taki kapłan bardzo angażowany w Kościół. Jak rozmawialiśmy jeszcze właśnie na ofie, to wspomnieliśmy o medytacji, że medytacja jest rzeczywiście czymś takim, co ostatnio ma w sercu. I że bardzo często, nawet jak prowadzą rekolekcje, to tam coraz więcej jest medytacji. Dokładnie. Dlaczego i skąd ta medytacja też się wzięła? Znaczy to w ogóle jest chyba długa historia, ale myślę, że to, co jakoś było pierwszym takim motywem, to chyba sama obecność na swojej osobistej modlitwie, można powiedzieć. To pierwszy klucz, <grym> jakoś, w którym się to zaczyna, ale może z innej strony zacznę. Jak spojrzymy do katechizmu Kościoła katolickiego. To, kiedy spojrzymy do paragrafu dotyczących modlitwy, to właściwie katechizm tam dzieli modlitwę pod względem formy na trzy rodzaje, tak naprawdę. Nie piszę o mnogości, którą mamy w kościele, bo to ciężko byłoby w ogóle ogarnąć. Ale jakby pokazuje też kontekst rozwoju życia modlitewnego, duchowego i dzieli go, można powiedzieć, na takie trzy, trzy formy. Czyli pierwsza, ta najbardziej podstawowa, czyli ta modlitwa słowna po prostu. Czyli to, czego się uczymy, kiedy, kiedy mamy jakoś pacierz, uczymy się powtarzać za, za rodzicami. Druga forma to forma medytacji rozumianej jako rozważanie. Czyli to jest to, co jakoś mamy często we wspólnotach. Namiot spotkania oazowy to akurat mój klucz, który jest mi jakoś najbliższy, ale no myślę, że wiele wspólnot tak naprawdę wierzy. Słowo Boże to jest, to jest filar. No i właśnie trzeci podaje jako modlitwę kontemplacyjną. I można powiedzieć, że trochę jakoś tak ubierając, no to właśnie naturalne jest to, że w rozwoju życia moditewnego no każdy z tych elementów powinien się pojawiać jakoś. No i tak w doświadczeniu tej, tej diakonii, którą prowadzimy rekolekcje, jakoś tak zaczęło się, że każdy z innej strony trochę zaczął na to, na to trafiać. No i tak troszkę ubraliśmy te rekolekcje można powiedzieć, w taką formę, która byłaby lekkostrawna, bo jakoś tak jest, że kontemplacja raczej się kojarzy z jakimś takim wysokim poziomem, tylko zarezerwowanym dla, dla niektórych, można powiedzieć. Nie wiem, jezuici prowadzą takie rekolekcje, ale często to są rekolekcje w zupełnej ciszy, co wiele ludzi, można powiedzieć, jakoś jest trudno przyjąć. Boją się takiej formy rekolekcji, że, że właściwie w doświadczeniu takim przeżyciowym, oazowym, czy szkunowej ewangelizacji Jakoś się pojawia, to pragnienie też takiego doświadczenia i przeżywania. No i myśmy postanowili zrobić taki, jakiś lekki miks, można powiedzieć. To znaczy robimy rekolekcję w formie oazowej, ale z drugiej strony podprowadzamy tam ludzi pod doświadczenie kontemplacji. Zresztą swego czasu nagraliśmy też taki podcast właśnie w Centralnej Dekonim Modlitwy. Jest on dostępny na, na profilu Oaza TV. Podlinkujemy pod linkujemy. Jak pod tytułem zresztą. Kiedy namiot spotkania nie wystarcza. To ta oazowa nomenklatura. Hmm, super. Ale właśnie to doświadczenie jakoś nam się zaczęło rodzić ze względu na to, że mieliśmy kontakt i sami doświadczyliśmy tego, że przychodzi taki moment ym, w formacji, kiedy Słowo Boże choć pozostaje filarem, to w jakiś taki sposób ono, to, trochę można powiedzieć, przestaje smakować. Mhm. Mm? To znaczy, że ono jest dalej aktualne, mhm. no, ale już z drugiej tak? strony no, już niczego nowego nie przeczytam, można powiedzieć. Mhm. Mm? Ostatnio dostałem takie pytanie właśnie. Proszę się, czym się różni medytacja od kontemplacji? I troszkę o tym mówimy. Co byś odpowiedział na to pytanie? Znaczy ja powiem tak, że jest w ogóle zamieszanie, bo słowo medytacja jest używane zamiennie czasami. Hmm? Dlatego jakoś tak nawet w tym katechizmie jest tak, także modlitwa słowna, medytacja i kontemplacja. Tak? Natomiast ja to tak obrazowo przedstawiam, że dokładnie tak, jak my teraz rozmawiamy, hmm? to. to... Mówimy o tym, że modlitwa jest rozmową z Bogiem, więc można powiedzieć, Pan Bóg szanuje ten sposób naszej komunikacji, on się do niego dostosowuje, tak? mimo że ta forma będzie troszkę inna. No i tak jak my tutaj rozmawiamy, no to jeden mówi, drugi słucha, ale też jest ten ważny element, można powiedzieć, pozawerbalny. I można powiedzieć, no właśnie, że tak samo w tych trzech formach modlitwy, o których mówi katechizm, dokładnie tak samo. W modlitwie myślnej i słownej, to my się komunikujemy, to my mówimy Panu Bogu, co nam leży na sercu, na czym nam zależy. W medytacji rozumianej jako rozważanie, czyli jakby kontekst Słowa Bożego szczególnie, chociaż nie tylko, możemy też inne teksty rozważać, to jest bardziej kontekst, można powiedzieć, duchowego zmysłu słuchu, czyli ja słucham, nastawiam się na to. Co Pan Bóg do mnie mówi, tak? co ja mogę od niego usłyszeć, jaka jest jego wola. Ale to jeszcze nie jest wszystko, yy, ponieważ w komunikacji to, co buduje bliskość i bezpieczeństwo, to jest jakby ta obecność. I myślę, że do tego można porównać modlitwę kontemplacji, właśnie. Gdzie już nie mówię, nie słucham nawet, ale jestem po prostu przy. Hmm? I myślę, że to jest chyba taki najbardziej obrazowy kontekst. W tym kontekście właśnie nawet mówi, że, że kontemplacja jest właśnie jak budowanie takiego duchowego zmysłu wzroku, czyli bycia przy Bogu, oglądania Boga, można powiedzieć. Myślę o lekcji dywina, gdzie rzeczywiście gdzie jest i rozróżnienie na medytację i rozróżnienie na kontemplację. Rzeczywiście rozpoczynamy od lekcji, czyli od czytania, zapoznajemy się ze słowem, później wchodzimy w medytację, czyli rozważamy też, później jest oracja, nasza odpowiedź na słowo. I jest proponowane później też kontemplację, czyli wracamy do tej treści, tylko rozumiem, że już właśnie nie chodzi o to, że mamy coś wielce rozważać, ale właśnie jesteśmy, jesteśmy obecni. Często do kontemplacji poleca się też adoracja Najświętszego Sakramentu. Tak. Dla ciebie kontemplacja to jest jeszcze bliższe spotkanie z Bogiem niż medytacja, czy można tak powiedzieć? Bałbym się takiego sformułowania. Dlaczego? Ponieważ ja tak mówię, o tych trzech formach ten geniusz katechizmu mnie zachwyca, powiem mm. szczerze. Dlaczego? Czytajcie katechizm. Tak, tak. Y y bo, bo tu nie chodzi o to, żeby teraz y być tylko i wyłącznie kontemplatywnym. Mm -hmm. mm? Bo to byłby taki oderwany troszkę. Tak. Tak, tak, z jednej strony. Dlaczego to jest? Ja to sobie trochę porównuję jak do dobrze zbudowanej diety. Mm? Mm? Jak ktoś tam chce się zdrowo odżywiać, to patrzy na makro składników. Mm? Ile jest białka, ile jest tłuszczów, ile jest cukrów, co chce wyeliminować, czego potrzebuje więcej. I myślę, że dokładnie ten trójpodział, który mamy w katechizmie, dokładnie tak samo próbuje odpowiedzieć na nasze ludzkie potrzeby. Hmm? To znaczy właśnie, modlitwa słowna i myślna będzie nam pomagać wtedy, kiedy w naszym życiu dzieje się dużo rzeczy i ja potrzebuję się wręcz wygadać przed Panem Bogiem. I wtedy no, będę taką formę modlitwy stosował. Hmm? Nie będę się siłował na jakąś kontemplację, można powiedzieć, gdzie, gdzie mam wrażenie, że mi się nie wiem, coś w życiu pali, nie wiem. tak? Medytacja właśnie będzie tym, tym, tą formą słuchania, nie? czyli miejscem, w którym będę szukał odpowiedzi od Boga, gdzie nie wiem, co mam robić, tak naprawdę. Będę go poznawał trochę. Tak, tak jak można powiedzieć, można dużo wiedzieć o kimś, a co innego, jakby słuchać, słuchać go. Nie? I to będzie jakby w innym momencie, można powiedzieć. Na no kontemplacja właśnie będzie tą obecnością, dlaczego? Bo nawet kiedy wiem, co mam zrobić, to myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, że ja mogę wiedzieć, co, co, co mam zrobić, a nie mieć do tego siły. We mnie będą jakieś blokady, pewne, pewne jakieś obostrzenia no właśnie moje własne jakieś mechanizmy takie obronne. Hmm? Czy coś innego. I właśnie co się okazuje? No właśnie bezpieczna obecność, w której już nie trzeba mówić, w której nawet nie trzeba słuchać, powoduje, że moje serce zaczyna się jakby naturalnie do tego dopasowywać. Hmm? Hmm. Że, to, że to tak jak trochę mówimy w przyjaźni, że są takie momenty, w których ja nie potrzebuję, żeby mi przyjaciel radził, tylko żeby był po prostu. I to jest najbardziej leczące. I, i, I do tego bym por... I teraz, właśnie w, w, w zdrowiu, takim, można powiedzieć, zdrowej duchowości, chodzi o to, żebym ja to komponował według moich potrzeb na dzień dzisiejszy. Ale potrzebuję wszystkich trzech składników, można powiedzieć. Hmm? Jeżeli któryś z nich wyeliminuje zupełnie. Dlatego pod tym względem nie powiem, że kontemplacja jest jakąś yy, lepszą modlitwą, ale że ona jest właśnie takim składnikiem, którego potrzebujemy. Bez którego powiem, nie mamy pełni doświadczenia chrześcijańskiego właśnie. I stąd się może rodzić taki pewien moment, w którym mam poczucie, no ale ja przecież się tyle modlę, tyle do Pana Boga mówię, tyle rozważam Słowo Boże. A przychodzi taki moment, no właśnie, że to nie wystarczy. I to nie znaczy, że rozważanie słowa Bożego jest złe jakoś, i trzeba je odstawić na bok. Ale że właśnie może tego Słowa Bożego mniej, ale właśnie kosztem tego, żeby właśnie zaangażować się i być przy Panu Bogu. A to myślę, że szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdzie mamy bardzo mocno problem samotności. Mm. Mm. Wiesz, mam taką obawę, że, że wiele osób właśnie nie dochodzi do tego momentu kontemplacji, że oni się modlą, oni wiesz, oni odmawiają różaniec, oni rozważają Słowo Boże, ale bo ja to też tak czytam kontemplację jako taki bezinteresowny czas spędzony z Bogiem, jako tego, że tam się nie musi dziać. Tam po prostu jesteś i nawet bym to tak porównał z takim momentem, rzeczywiście, no bo to jest obecność to jest spotkanie bijącego serca Jezusa, i że kiedy Ty z Nim jesteś, to tak jak wspomniałeś, to trochę tak się nastrajasz, czyli że twoje serce zaczyna być w rytm Jego serca. I mam wrażenie, że to doprowadza nas do pełni harmonii, że my często ktoś przychodzi z jakimiś różnymi rzeczami na modlitwę, i on się modli, ale coś się nie zmienia, bo można powiedzieć, że modlitwa ciebie nie zharmonizowała. I zastanawiam się, dlaczego niektórym jest tak trudno dojść do tego momentu kontemplacji, dlaczego niektórym jest tak trudno dojść do takiego bezinteresownego bycia z Bogiem. I jak, jak to czytasz? Znaczy, mi się wydaje, że są dwie takie główne przeszkody. Pierwsza z nich jest taka, że my katechetycznie jesteśmy przygotowani do nawrócenia w sposób aktywny. Tak, to mm -hmm. teoria życia duchowego. My okay. Nazywamy to astezą, Musisz, to robić. Musisz działać. A, działać, albo post, właśnie mm. konkretne czuwania, zwiększamy sobie ilość formuł, modlitwy, kolejną nowennę, różaniec, tak. Natomiast jakby jeżeli bazujemy tylko na tym jednym składniku, tak jak powiedziałem wcześniej, no to, to, to jest po prostu, no, można się przejeść tym. I to nie będzie życiodajne w tym momencie. I to jest jedna rzecz, właśnie, bo kontemplacja podprowadza nas do momentu, w którym oddajemy ster Panu Bogu. To znaczy, że nasze nawrócenie zaczyna być bierne. To znaczy, że musimy pozwolić Panu Bogu w nas działać. On to inicjuje. Tak, i właśnie modlitwa kontemplacyjna jest do tego narzędziem, że my się tego uczymy. I to jest dla nas trudne. A druga rzecz, myślę, która jest ważna. Wytrzymać to napięcie, tak. Nie? To jest związana właśnie z modlitwą medytacyjną jako rozważanie dlaczego bo tam zaczynamy wchodzić że słowo boże zachwyca pozwala mi poznać boga odpowiedzieć na moje pytania ale to jest cały czas na poziomie umysłu intelektu ja lepiej rozumiem pana boga ja wiem czego on chce ale to nie znaczy że ja tak czuję ja tak żyję i teraz chodzi o to że ja muszę trochę odpuścić że ja muszę to zrozumieć i wiedzieć tylko, że właśnie zaczynam po prostu być, gdzie to, jak czuję, jak przeżywam, zaczyna się zmieniać. A Masz taki poziom serca, nie? Tak. A do tego potrzeba po, 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 być bezbronnym, można powiedzieć. Mm. I to I jest strasznie, strasznie trudne. trudne. To jest strasznie trudne, bo my często właśnie szukamy czy takich zabezpieczeń, czy jakby chcemy mieć takie poczucie, że spędziliśmy czas na modlitwie, że nie wiem, nam się lepiej teraz zrobiło, teraz się lepiej czujemy, teraz zalało nas spokój serca, że wiesz, że mamy takie doświadczenie skutecznej modlitwy, a tu często tak nie jest. I właśnie, i trzymamy się sprawdzonych rozwiązań, ale one już nie są odpowiedzią na to, gdzie ja jestem teraz. I to, to jest właśnie ten problem. A drugi też powiem, że z tego powodu przeżywa się kryzys. To co w oposie rozwoju życia duchowego nazywamy jako noc ciemna właśnie. To znaczy, że Pan Bóg zaprasza do nowego poziomu bliskości, natomiast to polega na tym, że ja muszę zostawić to co było wczoraj. Rozwiązania z wczoraj mimo że były rozwojowe, Dzisiaj czy jutro mogą być już pewną formą bałwochwalstwa, można powiedzieć. Bo one mi szufladkują Boga, że On musi działać właśnie w taki sposób. To co się dzieje, co człowiek przeżywa w nocy ciemnej? Różnie. No to no, znaczy przede wszystkim powiem tak, że to jest właśnie oczyszczenie z tego przywiązania do, do tego sposobu działania Pana Boga. Właśnie. I to się wiąże z kryzysem. No właśnie dlaczego? No bo do tej pory to działało. Ja teraz, nie, nie, żeby to doświadczyć, no tak samo no, sam ten podcast nikogo nie nauczy kontemplacji tak mm, naprawdę. Mm, On może lepiej to zrozumieć, może się jakoś mm. trochę bezpieczniej czuć, ja. ale tam zawsze będzie klucz, jak ktoś będzie próbował. I właśnie to jest problem też z kontemplacją. Wielu ludzi się tego boi, powiem też tak, że sami księża mają też często z tym problem, żeby też człowieka przeprowadzić przez taki moment właśnie. Też z tego powodu dzieje się wiele takich kryzysowych momentów, ponieważ pewne rzeczy w życiu duchowym zaczynają się przestawiać. To znaczy, z jednej strony rodzi się większa wolność, ale ta wolność też pociąga za sobą większą świadomość możliwości grzeszenia. Paradoksalnie I to dla wielu ludzi jest też w jakiś sposób gorszące. Z drugiej strony, właśnie to co wspomniałem, słowo Boże zaczyna nagle być tak mniej znaczące w tym życiu duchowym. Znaczy ten akcenty się zaczynają inaczej rozkładać. Dla wielu ludzi to też jest w jakiś sposób coś właśnie w poczuciu niebezpieczne można powiedzieć, tak? Tak samo doświadczenie życia sakramentalnego to znaczy, że często właśnie w tym aktywnym w tym aktywnym nawróceniu jest takie poczucie, że ja muszę więcej częściej chodzić na eucharystię, w doświadczeniu kontemplacji Raczej się rodzi takie poczucie, że idę na Eucharystię wtedy, kiedy jakoś to nie chodzi o emocjonalne jakieś poczucie, ale że ja nie muszę być na przykład jakoś codziennie na Eucharystii, ale będę głębiej tą Eucharystię przeżywał, właśnie jako obecność, można powiedzieć. Więc wtedy jakby jakościowo się to trochę zmienia. I dla ludzi, gdzie to przyzwyczajenie, czy mentalnie jakoś są przyzwyczajeni do innego sposobu patrzenia. No, jest to w jakiś sposób takie, po, w, w pewnym poczuciu zagrożenia, nawet bym powiedział, że się sypie coś, co do tej pory było. Hmm? To jest trochę tak, jakby lepiankę zacząć przebudowywać na duży dom. No i trzeba pewne ściany zburzyć, można tak. powiedzieć. I sypie się nie w wyniku tego, że zaczęli grzeszyć, tylko sypie się po prostu, tak normalnie? Tak. Bo ktoś był przyzwyczajony do jakiegoś konkretnego działania Pana Boga i nagle w pewnym momencie on czuje taką suchość. Czuje, tak. on to nazwie pustynią, on to nazwie, że nic się po prostu nie dzieje. I myślisz, że właśnie w tym momencie Pan Bóg bardzo często chce zabrać kogoś głębiej i dlatego chce nauczyć zmianę takiego sposobu swojego działania? Tak, tak. Czyli tak, to, tak. to jest trochę o takim wyrywaniu nas z jakichś takich przyzwyczajeń i schematów. Tak. A my często, wiesz, jak popatrzymy na życie duchowe y, ludzi, to można mieć wrażenie, że oni przez całe życie mają taki sam sposób przeżywania mm. relacji z Bogiem. Tak, I hmm. dlatego nie mogą ruszyć dalej. A Pan Bóg hmm. zaprasza trochę do tego, musisz coś stracić. Hmm? Ostatnie przeżywki. Tak, do zdań, gdy opowiadaliśmy o no, w liturgii, nawet to przeżywamy w czasie Paschalnym. Jezus mówi, no. Pożyteczne dla was będzie odejście moje. Hmm. Musicie mnie stracić po to, że przyszła moc Ducha Świętego. Tak. Tak I jak wystartowali od razu z wieczernika. Nie? Tak, tak. Że to jest zmiana jakościowa. I oni dopiero to widzą po, ale nie, nie są w stanie tego przewidzieć przed stratą. Hmm. Oni muszą przeżyć tą stratę, doświadczyć jej i nauczyć się na nowo istnieć. Czy to jest o pewnym ryzyku? To jest o jakimś zaufaniu, to jest o. No. No, ale czym jest wiara w takim razie, można powiedzieć? No, właśnie tym jest kwintesencja, można hmm. powiedzieć. Hmm. Że chcę być blisko z Panem Bogiem, hmm. niezależnie od tego, co się dzieje w moim, w moim życiu. Hmm. Hmm. I Twoje życie też, modlitewne w relacji z Bogiem też ewoluuje. Tak. E, I Pan Bóg zmienia sposób działania w tobie i jak ty to przeżywasz? Różnie, są lepsze i gorsze momenty. To nie, to nie ukrywam, można powiedzieć. Hmm? Natomiast tak jest, że widzę, że to jest takie, takie można powiedzieć, że kontemplacja jest trochę jak taka kroplówka, która bardziej kapi, jak powolne lekarstwo. Że tego nie widać od razu. Dlatego okay. to też jest w jakiś sposób trudne, bo jak sięgnę do słowa i trafię na fragment, który daje mi odpowiedź, to ja to mam już tu i teraz można powiedzieć. M? A kontemplacja jakby uczy tego, można powiedzieć długofalowo. M? Ale myślę, że, że jest dla wielu to do przyjęcia właśnie dlaczego, bo już mają doświadczenie Pana Boga, który już działał w ich życiu. Hmm. Tak, bo myślę też o tych różnych, wiesz, takich spędach, wydarzeniach, może charyzmatycznych, może uwielbieniowych, że tu już nie mamy kroplówki, ale to czasami właśnie jest tak, że no taki dobry strumień się wylał, nie od razu tak, człowiek... że to jest wchodzi, mocne doświadczenie. Tak, mocne i wiesz, i głęboko też przeżyciowe, też bardzo emocjonalne, ale nie mówię, że tylko ktoś się skupia na emocjach, tylko to rzeczywiście dotyka serca. Ale powiem tak, że, że to jest potrzebne w życiu duchowym. Mm. I to jest super, Doświadczenie nie? emocjonalne. My też właśnie też mam taki problem, że często mamy dużo braku zaufania do emocji. A one są też elementem życia duchowego, tak naprawdę. One pełnią pewne, pewne paliwo napędowe, też można powiedzieć. I doświadczenie charyzmatyczne, myślę, jest też takim przejściem, gdzie z takiej, można powiedzieć, odklepanej modlitwy myślnej i słownej, człowiek przechodzi do tego, że zaczyna wylewać swoje serce, zaczyna się, siebie pełni angażować w ten dialog z Panem Bogiem. Wsłuchanie i w mówienie, właśnie. Dlaczego? No bo zo może zobaczyć, że emocjonalnie jest zaangażowany w tą modlitwę, że ona przestaje być tylko jakąś suchą formułą, którą trzeba, no właśnie, nie wiem, jakąś odprawić, właśnie, no? że w nią hmm. ni ni tch tchnie życie. I mam świadomość też tego, że doświadczasz konkretnych darów duchowych. Odwołam się trochę do przeszłości, że właśnie ksiądz Bartek przekazał mi jeszcze, jak byliśmy w seminarium. Od, od Nowego święt. Świętym. Tak było. Byłeś tak. odpowiedzialny nie? przez dwa lata, czy nawet no. trzy. Później mi przekazywałeś i tam zawsze modliliśmy się. Nie wiem, czy pamiętasz, zawsze co piątek, a we wtorek mieliśmy jeszcze modlitwę no, rozpoznania. No, tak. Piękne to było. Seminarium Bądowej Wiary, tak. które też się udało zorganizować. Ale czyli doświadczasz tego też, że na modlitwie często przychodzi jakieś takie poruszenie i też myślę nawet w kontekście. Posługi, dajemy na to jakieś różne słowa poznania, proroctwa, różne no, te wyposażenie takie duchowe, i zastanawiam się, jak to też przeżywasz emocjonalnie. To znaczy, kiedy przychodzi ci jakieś takie słowo, przychodzi ci obraz, to czy też jakoś emocjonalnie tego doświadczasz, czy bardziej bierzesz to na rozum, jak to przeżywasz? I, i jedno, i drugie. Właściwie to, jaką wizję widzę w ogóle w kontekście takiego rozwoju życia duchowego i też do czego prowadzi kontemplacja, to jest właśnie. Zintegrowanie człowieka. I my często chcemy sobie tak dzielić, trochę, właśnie, co jest duchowe, co jest ze mnie, co jest emocjonalne, co jest racjonalne. I to nam pozwala opisać. Natomiast my, jako ludzie wierzący, wierzymy cali. Jezus, kiedy przyszedł, to przyszedł jako wcielony, przyjmując wszystkie sfery człowieka, łącznie z tą fizjologiczną. I z jednej strony ten opis nam pokazuje, że my chcemy się zabezpieczyć, ale z drugiej strony to też pokazuje, że my chcemy znowu zrozumieć bardzo mocno. A myślę, że nie wszystko w kontekście wiary da się tak dokładnie opisać. I powiem szczerze, że w doświadczeniu charyzmatycznym odkrywam, że Pan Bóg też korzysta z tego zasobu, kim ja jestem, jaki ja jestem, więc to się będzie przeplatać. I tutaj kontemplacja też będzie pomagać w tym, co tak, no właśnie, też znowu brzmi, jest mistycyzmem w życiu. Mm -hmm. Jan Paweł drugi, jest mistyki, Tak, nie? dokładnie. Jan Paweł II mówił o tym, że, że mistyk to nie jest człowiek, który jakoś, no, furga nad ziemią, to tak teraz parafrazuję oczywiście, mm? ale że to jest człowiek, który tak przeplata kontekst wiary i modlitwy w swoje codzienne życie, że tam nie idzie rozdzielić tego, co jest Boże, a co jest ludzkie. Mm? Trochę jak w materiale. Mm? Mamy tą główną nić wątek i osnowę. I teraz o to chodzi, żeby to było tak splecione i żeby to było tak naturalne, żeby tego nie szło oddzielić od siebie, tak naprawdę. I mam takie przekonanie, że właśnie kontemplacja do tego prowadzi. Ale wracając do doświadczenia charyzmatycznego, właśnie powiem tak, że to też tam będzie splecione. Że my często może oczekujemy jakiegoś takiego nadzwyczajnego doświadczenia, ale po czym to poznamy? No właśnie po tym, że coś przekracza mój sposób myślenia jakoś. Że, że, że to mnie jakoś porusza do, do czegoś, do czego naturalnie nie byłbym zdolny. A teraz widzę, że otrzymuję łaskę, właśnie, czyli siłę, która mnie do tego uzdalnia. Jeszcze taka jedna rzecz, właśnie, odnośnie kontemplacji i życia charyzmatycznego. Dar języków w ogóle. On czasami jest nazywany w literaturze jako dar zwerbalizowanej kontemplacji. Wow. Dlaczego właśnie? Ponieważ. Kiedy w modlitwie słownej ja mówię, to ubieram coś w język. Natomiast modlitwa językami polega na tym, że, no, powiem brzydko tak, beblamy, można powiedzieć, czy gaworzymy trochę jak dziecko. To nie ma sensu ani składu. Ale o czym to pokazuje? No właśnie, że ja puszczam kontekst racjonalny, że, to, że te, można powiedzieć, dźwięki, które wychodzą ze mnie, płyną bardziej z serca, można powiedzieć. Że one są wy, wyrazem słownym tego, że ja chcę być przy Panu Bogu. Z poziomu spotkania z Nim nie. I co ciekawe z doświadczeniu jest takim, że kiedy modlimy się językami, zostawiamy potem ciszę. Hmm. Co się dzieje? Często przychodzi proroctwo, Jezu, ale boża ja, odpowiedź. To jest przepiękny moment. Ja no. bardzo kocham te momenty. No. Nie, że właśnie zostaje taka cisza i ona jest taka wymowna, i bardzo często rzeczywiście są wtedy tak. słowa poznania. Bóg chce mówić. No właśnie, teraz w sobotę byliśmy na, na Comie, na centralnej ozię w Krościenku. Właśnie było czuwanie w sobotę wieczorem, no i też był taki moment, że właśnie pojawiły języki, właśnie chwila ciszy, no i potem 300 ludzi było właśnie w wieczorniku w Krościenku. No i, no, i potem właśnie w tej ciszy, właśnie kto tam, co, 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 co usłyszał w sercu, co Pan Bóg porusza, właśnie, to miał odwagę powiedzieć o tym, to, to zawsze jest budujące, właśnie. Że Bóg na to odpowiada, że moje serce chce, chce być blisko, właśnie. Yy, ale tak jak mówię, no, tam jest pewne i dlatego też rozeznajemy hmm, dary duchowe. Natomiast nie będzie rozeznania, jeżeli nie będzie podjęcia ryzyka, żeby spróbować jakoś to odsłonić, właśnie. Trochę myślę nawet na tych naszych modlitwach uwielbienia o takim momencie kontemplacji, i dla mnie rzeczywiście to jest taki moment, kiedy. Kiedy być może tam jeszcze jakiś taki instrumental jest, ale kiedy już nie ma słów, w pewnym momencie wchodzisz w takie doświadczenie Bożej Obecności, jest taka błoga cisza, ale ta cisza jest taka wręcz przejmująca. Gęsto jest taka, I tak, i tak, I jest to poczucie no. takiej gęstości, nie wiemy no. o czym mówimy, i to jest takie, że no nie chcę wprost ciebie już nic, że, że jesteś przed Bogiem, że wpatrujesz się w niego, że trwasz w zachwycie, trwasz w takiej bojaźni. Nie? i to jest. To jest przepiękny moment. Przepiękny tak. moment, ja bardzo bym chciał właśnie, żeby kościół umiał wchodzić w taki stan mm, właśnie kontemplacji, żeby kościół umiał wchodzić w taki stan po prostu zachwytu, zachwytu przed nim. Nie, że tak. tu nie trzeba, że nawet jakby ktoś mówi teraz jakieś takie słowo, to cii, nie, nie. Cii, nie, psuj <laughs> nie psuj tego. <laughs> nie psuj tego. I, no. i też, też mam wrażenie, że często wtedy, jak są dary. Słowa poznania, to bardzo często to naprawdę no to coś w ogóle zmienia w tej takiej rzeczywistości i bardzo po prostu dotyka, i naprawdę no jakby z serca Boga to po prostu płynęło, nie. Tak, tak, tak. No i właśnie też o tym myślę, że właśnie Pan Bóg po to daje taką formę modlitwy, żeby dawać to poczucie bezpieczeństwa właśnie tego relacji, tego trwania, przy, które jest niewyrażalne słowami właśnie. Dlatego tam i, i to jest dla nas trudne. Zresztą, no właśnie, my dzisiaj też się bardzo boimy, można powiedzieć, yy, bliskości po prostu. No właśnie, chcemy się zabezpieczyć, czuć się najpierw na poziomie takim racjonalnym, bezpiecznie. Musimy relacje przetestować nie wiadomo ile razy, tak naprawdę. A panu pokazuje, no, no wejdź w to. Tak, ja chciałbym, żebyśmy nie mieli takich wiesz, zaworów. To znaczy, że obserwujesz to, że na przykład na modlitwie często jest tak, że na początku lud Kościół musi się rozkręcić, nie? Czyli okej, okay, jest pieśń, dobra pieśń, im siądzie, to dopiero wstaną, wzniosą ręce. Ja jakieś mam takie, takie marzenie, że jest początek modlitwy i że na przykład ktoś już podchodzi do Najświętszego Sakramentu i oczywiście jest taka możliwość, żeby nie czekał na to, że musi się rozkręcić, tylko ty już możesz wchodzić właśnie w doświadczenie bliskości. O to mi chodzi, i teraz w tym doświadczeniu bliskości, ciało, które jest formą, niech będzie dla ciebie pomocą, do tego, żeby tobie było jak najprościej i najłatwiej spotkać się z Bogiem, nie? Bo my często tak mam wrażenie, czy jako osoby prowadzące modlitwę, czy jako zespół uwielbieniowy musimy ten lud wprowadzić, no i wprowadzasz, wprowadzasz, a to by było takie naprawdę piękne, kiedy od razu by już było takie, takie wejście, o jesteśmy już w bliskości. I nawet powiem ci, że zaczynamy często też tak robić na modlitwach, że ten początek nie jest od razu gadany, tylko początek jest, jest wystawiony na święty sakrament i jesteśmy, jesteśmy w ciszy, czy jest delikatnie gitara, czy piano, żeby. Nie chcę powiedzieć, żeby się nastroić, chociaż trochę chodzi o takie nastrojenie serca. No tak. O tak. takie nastrojenie serca, nie, mhm. że zobacz przed kim jesteś, nie, żeby to spotkanie i to słowa później szły, szły z nas, szły z poziomu serca, a nie tylko z poziomu głowy. Nie? Tak, tak. No i właśnie nawet Ignacy Loyola właśnie zaczyna od, od czego zawsze, za każdym razem? Intencja, z którą przychodzisz. Dopiero wtedy możesz zacząć rozważać słowo Boże, kiedy sobie uświadamię, że stajesz w Bożej obecności i że chcesz być przed Panem Bogiem. Namiot spotkania. Dokładnie tak samo. Ksiądz że Blachicki nie zostawia nam metody rozważania Słowa Bożego, tylko pokazuje, że namiot spotkania ma być Twoim spotkaniem z Panem Bogiem, w formie jakiejkolwiek. Kontemplacja również może być namiotem spotkania pod tym względem. Mm. Nie masz czasami obawy, bo intencja, chodzi też o taką dobrą intencję, że ktoś ma intencję rozeznać coś. Na przykład, rozeznać, czy ja mam być, nie wiem, z tym chłopakiem czy z tą dziewczyną, albo rozeznać, czy jechać tam, czy nie jechać tam, i staje właśnie z taką intencją, rozeznania, że możesz sobie coś tak po swojemu pociągnąć w tym rozważaniu? No, zawsze istnieje takie ryzyko, ale to właśnie też po tym myślę, że owoce to pokazują i to po poczucie, właśnie też, jak się człowiek z tym czuje. Hmm? To, to jakby tuż zasady rozeznawania Ignacego, można powiedzieć, na podpowiadają. Tak, w ogóle polecamy Ignacego. pocieszenie właśnie. I, ale to mówię, to, to jest bardziej klimat rozważania Słowa Bożego, że ja szukam odpowiedzi. Panie Boże, pomóż mi to odnaleźć. Ale też jestem przekonany o tym, że zwykła obecność pozwala potem też głębiej to zobaczyć. Łatwiej to też jakoś rozeznać. rozeznać no. hmm. I mówimy, że jesteśmy, chciałbym w ogóle, żeby cała Kościół wiedziała, że każdy z nas jest i charyzmatykiem, i Tak Ja nawet myślę, wiesz, o takim połączeniu tego, że my jesteśmy naprawdę tak, mam wrażenie, że bardzo silni, Duchowo, kiedy mamy świadomość własnego tego, że jesteśmy kontemplatykami i charyzmatykami. I tak jak mówiłeś, nawet mi się zrodziła taka definicja życia w duchu. Życie w duchu to jest połączenie tego, co boskie i ludzkie, że to jest tak splecione, że już nawet czasami nie wiesz, czy to boskie, czy ludzkie. Mhm. To jest po prostu no, życie w duchu świętym, że tak. to jest i aspekt naturalności, przenikający się z aspektem naturalności. I ciężko jest to czasami. No bo to jest takie profanum i sakrum, które jakby no, jest razem po prostu splecione. Nie? I, to, I to jest znowu tak samo, że my często w życiu duchowym oczekujemy, że coś będzie dla nas tak jasne, ponadnaturalne, że dopiero wtedy znam, że to jest Pan Bóg. A Pan Bóg naprawdę może działać delikatnymi potrzeptami, które są właśnie w kontekście myśli, odczuć. Tylko że właśnie przez to, że my z nimi przebywamy, zaczynamy się jakby to trochę rozumieć, co jest ze mnie, a co, co jest z Boga. I też powiem tak, że drugi człowiek nie jest w stanie tego rozeznać za kogoś tak naprawdę. Dlaczego? Bo to jest twoje osobiste doświadczenie. To ty wiesz, jak doświadczasz swojego życia. Ty wiesz, jak do, jak do ciebie Pan Bóg przemawia. Bo ten sposób komunikacji z Panem Bogiem jest dopasowany do ciebie. I żaden przewodnik nawet najbardziej doskonał, no chyba że ma faktycznie taki dar od Boga, że potrafi to komuś wyjaśnić, hmm? że to jakby tu nikt nie jest w stanie tego zastąpić. Kierownik duchowy, właśnie, będzie bardziej pokazywał pewne zasady rozeznawania, ale to jakby na, na tym człowieku będzie spoczywała ta, ta odpowiedzialność, można powiedzieć. I to jest też piękne, że kontemplacja uczy do poczucia pewnej sprawczości w ogóle w życiu. Że ja mogę podjąć decyzję, że wola Boża to nie jest jakiś dekret, który spada z nieba, którym się muszę podporządkować, <grym> tylko że ja mogę wybrać no, i do tego no, mnie no, Pan, no, pan pobudza, jest. właśnie, I że, mogę, i że mogę chcieć wybrać. A często właśnie takie doświadczenie pewnych zasad, standardów, można powiedzieć, one są nam potrzebne, bo one pokazują nam pewną drogę, ale też kiedy się ich kurczowo trzymamy, no to pewne tracimy pewne niuanse tak naprawdę. I, I trochę kontemplacja jakby pokazuje, poszerz swoje serce, no, za, zaufaj Amen. i zobaczysz, że kiedy w zaufaniu pójdziesz z Panem, to nie wybierzesz źle, będziesz miał do tego siłę. I, i jeszcze jedna ważna rzecz, bo tak mówić o tym też, wystawienie świętego sakramentu, o tej obecności, która pomaga. To jest też pierwszy znak, można powiedzieć, w którym można zobaczyć, że Pan Bóg budzi do kontemplacji, że na przykład kiedy na przykład jest lekcja divina właśnie i jest ten moment kontemplacji, właśnie, czy na przykład przy najświętszym sakramentem, czasami we wspólnotach tak jest. To, że ten moment jakoś tak mocno zapada w pamięci, można powiedzieć, albo że ma takie człowiek poczucie, że właśnie wtedy jakoś tak spokojnie jest, albo że ma wręcz takie pragnienie, że bardzo mocno odpoczywa nam na adoracji najświętszego sakramentu i że to słowo Boże, jest jakoś tako trochę mniej ważne w tym momencie, ale że tam go, można powiedzieć, duchowo mocno karmi i zsie, można powiedzieć. To jest znak, że Pan Bóg budzi to życie. Ale też powiem tak, że patrząc dalej w rozwoju życia kontemplacyjnego, jest tak że odwołujemy się do Bożej obecności już nie na zewnątrz, nawet na świętym Sakramencie, ale w nas, że my ten kontakt możemy mieć 24 godziny na dobę. Hmm? I pamiętam takie doświadczenie, raz byłem na rekolekcjach u benedyktynów w Lubiniu, tam jest tego środek, ojciec Nawara prowadzi, modlitwy kontemplacyjnej i tam jest fajne w metodzie benedykt benedyktyńskiej ora et labora, czyli modlimy się, tej kontemplacji tam były tych sesji właściwie w sumie w ciągu dnia trzy godziny, ale była też praca przeżywana w duchu kontemplatywnym właśnie. Żeby, mechaniczna często bardzo, ale właśnie po to, żeby uczyć się, że tego ducha modlitwy można przenosić na codzienne działanie. I wtedy to możemy zobaczyć, że właśnie faktycznie ta modlitwa może realnie się stać nie, nieustanna. Ona przestaje być nieust modlitwą nieustanną w sensie takim, że ja zawsze będę miał na ustach, nie, nie wiem, jakbyśmy przesuwał paciorki różańca, ale że właśnie w tej Bożej obecności ja wszystko jestem w stanie zrobić właśnie. Wiesz, wróciło mi takie wspomnienie właśnie z rekolekcji ignacjańskiej, jak byłem na trzecim tygodniu. Tam było wystawienie Najświętszego sakramentu, tak jak mówisz, o znaku. I to już był któryś dzień, więc wiesz, że z każdym kolejnym dniem, kiedy człowiek jest cały czas po prostu w milczeniu, to tak właściwie Duch Święty ma, myślę, że większej jeszcze dyspozycje do tego, żeby mówić i kiedy był wystawiony święty sakrament jakoś tak zaczęła mi grać w sercu pieśń nadchodzi 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 oto on umiłowany mój nie i ja wszedłem później od takiej kontemplacji, zatrzymania właśnie w obecności Bożej, wszedłem właśnie w pieśń nad pieśniami, i ona była dla mnie wtedy tak bardzo ważna, że mi pewne rzeczy wyjaśniły i wręcz ja nawet mówię, że to, to słowo, które dostałem od Pana Boga, było dla mnie takie takie bardzo prorocze, bo ono jasno wyraziło, że minęła już zima, nastała wiosna, nie, że głos syno już słychać w całej krainie, to było dla mnie tak poruszające i też zobaczyłem w tym znowu inicjatywę Boga, nie, że coś tak. Ja mówię, w duchu się podziało, że już serce moje zostało pociągnięte od razu do obecności Bożej, do takiego bliskiego spotkania, i Bóg miał pole właśnie do tego, żeby też, żeby też sporo mógł właśnie wtedy, wtedy mówić. I to są. Zachwyca mnie Jezus i zachwycają mnie takie momenty, kiedy, kiedy to po prostu tak ewidentnie przychodzi, przychodzi z łaski, przychodzi od Niego, że. Ty o tym nie myślisz, ale, ale sam, sam Pan Bóg zaczyna poruszać pewne tematy i chce po prostu przemawiać do serca, jak Księga Ozaszcza też to pięknie wyraża, nie wyprowadzać cię na pustyni i będę mówił do Twojego serca, nie? Bóg pragnie mówić. I no że... właśnie przez nie chce Mu, przez Twoje serce. Mm. No nie, że to jakiś głos z zewnątrz nagle. Tak, tak. tak że potrzebujesz wydarzeń. I tak, jak pojedziesz mm. na to i na to, to Twoje sprawy się rozwiążą. Tylko, no tak, to jest takie sedno. Że my naprawdę nie musimy szukać w nie wiadomo jakich miejscach, ale chodzi o to, żebyśmy Boga znaleźli w sobie i usłyszeli też Jego głos tutaj. I dlatego, tak jak sobie myślę o różnych formach rekolekcji w ciszy, one są super, ale właśnie one są po to, żebyśmy to, żebyśmy usłyszeli to, co jest głęboko w nas. Że ty nie potrzebujesz teraz nie wiadomo czego, tylko tutaj złap, złap to co jest w Tobie. Tylko z drugiej strony też jest ten problem, że ta cisza powoduje, że najpierw słyszymy, usłyszymy krzyk tych wszystkich szumów, które są w codzienności, można powiedzieć. I w nas, czyli tych blokad, które mamy. I modlitwa może nam pomagać to rozbrajać. Ja tak powiem, z, no właśnie z tego doświadczenia terapeutycznego, że czasami to jest tak silne w człowieku, że potrzebuje też właśnie szukać zewnętrznej pomocy, że sam sobie z tym nie poradzi. Mhm? I to jest bardzo Warto być też tego, właśnie, tego świadomym, właśnie, że, że, że to też tak, tak działa. Dla mnie osobiście moje doświadczenie, mojej własnej terapii, też spowodowało, że właśnie doświadczenie duchowe ruszyło głębiej właśnie. Dlaczego? Bo po ludzku pracowałem nad pewnymi blokadami. Które hmm? były krzykiem w tobie. Tak, 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 w jakiś sposób. I zaczynamy uciekać od tego krzyku. Tak, tak, bo się go boimy, bo on jest prze przerażający właśnie. No. I jak, jak go przełamać? W sensie, hmm? wiesz, jak, jak się nie poddać, jak zwalczyć, jak nie uciec? Wiesz, co, no z jednej strony myślę tak, że doświadczenie właśnie modlitwy kontemplacyjnej uczy czegoś takiego, że, że tam wystarczy być, i jakby założenie jest takie, że tam nie musi być żadnego owocu tej modlitwy. I że czasami to bycie polega po prostu na tym, że te, te krzyki, można powiedzieć, te rozproszenia wracają do nas. I ja tylko jakby. Wracam, tak? Nie wiem, na tych rekolekcjach tobiaszowych, o których wspominałem, używamy tam metody jednej z metod modlitwy kontemplacyjnej, czyli modlitwy Jezusowej. Tak? Czyli znaczy, używamy słowa Jezus jako takiej kotwicy, która ma być wyrazem tej intencji, właśnie. modlić się Jezus, Jezus, tak, Jezus, tak, Jezus. Tak, tak. Znaczy, zazwyczaj nawet wewnętrznie się go tylko używa, po prostu, tak? Czyli kiedy przychodzą słowa, jest na przykład metoda modlitwy głębi, która w ogóle mówi o tym, żeby nawet ze słowa nie korzystać. Tylko, że się po prostu zanurzamy, zanurzamy w tej obe, Bożej Obecności. Ale to oczywiście jest jakoś trudne, na pewno na początku. Więc, więc tak podprowadzamy do tego, że właśnie przed kontakt właśnie też ze światem zewnętrznym, z takim zadziwieniem, też trochę uważnością właśnie na przyrodę, na to, co się dzieje w moim ciele, też tak naprawdę, że to powoli jakby pozwala takimi piętrami wchodzić coraz głębiej i to powoli ro rozbrajać można powiedzieć te mechanizmy obronne. Ale czasami może być faktycznie tak, że ktoś może faktycznie potrzebować takiej zewnętrznej pomocy. Że, że przed kimś też właśnie fizycznie właśnie, bo w życiu duchowym, no właśnie to potem to pytanie, czy to ze mnie, czy to z Pana Boga, z tym sobie nie radzę, z tego nie potrafię przejść właśnie z różnych powodów tak naprawdę. I tak myślę o tym kompleksowo, bo z jednej strony rzeczywiście, żeby ten krzyk przełamać, no to mamy kontemplację, hmm. mamy też pomoc taką zewnętrzną, nie, i tu myślimy o towarzyszu duchowym, to myślimy o psychoterapeucie, o tym i o tym. Hmm. Mm. Tak, 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 nie? Że tak. Może do jakiegoś księdza też po prostu pójść, pogadać, tak. może z kimś też po prostu, kto jakoś tam jest dalej, jeżeli chodzi o, o życie duchowe, nie? to mm -hmm. może być też osoba świecka. Nie? Tak. Więc, więc, żeby pójść. ja rzeczywiście znowu mi ignacjańskie, wiesz, to tak bardzo mocno wybrzmiewa. Ale ignacjańskie na fundamencie jest moment właśnie opasyjności, jest moment o zakorzenianiu, kiedy się zakorzeniamy, wtedy kiedy kontemplujemy mękę pańską, mm -hmm. czyli właśnie kiedy wchodzimy w to, że to nas zakorzenia, męka pańska, no, która jest tak właściwie bardzo potężnym wyrazem miłości Boga i tak sobie myślę o tym, że mało jest osób, które, wiesz, rozważają mękę pańską, które, nie wiem, odmawiają drogę krzyżową poza Wielkim Postem, które e, modlą się jakoś szczególnie tajemnicami bolesnymi Różańca Świętego, nie? A to tak właściwie jest dla mnie trochę o takich korzeniach, korzeniach wejściu naprawdę w głąb. Że to jest o miłości, która jest silniejsza niż jakikolwiek ból czy cierpienie właśnie. I właśnie to, to dostrojenie serca powoduje, że ja mam odwagę. Ja miałem też doświadczenie na moich ignacyjskich, na trzecim tygodniu właśnie takiej drogi krzyżowej, w której miałem doświadczenie tego, że jakby Jezus był na, na modlitwie w Ogrójcu i że tam w tej modlitwie Pan Bóg Ojciec pocieszał Jezusa, mówiąc Mu o tym, co się z Nim stanie, ale że Jego miłość jest większa niż to, co się będzie z Nim działo. I że to było paliwo, które pozwoliło Jezusowi no, przejść te wszystkie rzeczy. Nie? Wręcz nawet do momentu doświadczenia opuszczenia nie? przez Boga. Nie? Tego samotnego krzyku właśnie, że. że Kiedyś o tym wspominałem, ale wiesz, ja się bardzo bałem trzeciego tygodnia e, rekolekcji ignacijskiej, to jest tydzień poświęcony męce pańskiej. Bałem się, bo mówię, no jedna, są moje wakacje, a ja wiesz, a ja tak, teraz uważacie mękę pańską, no, z mm -hmm. Panem Bogiem. No i rzeczywiście to było z Bogiem i e, nic, niczego tak głęboko nie przeżyłem do tamtego czasu, jak właśnie tego. I to mi pokazało, czym tak naprawdę jest miłość, mm -hmm. nie, że... Jak popatrzysz na swoje kołpaństwo, w ogóle, książę Bartek ma 10 lat państwa, więc Bóg, swoje serce, pomódlcie się za niego. Niedawno, właśnie miał też rocznicę. No i jak patrzę, patrzę na to, to widzę, że Jezus jakby coraz bardziej chce, właśnie w relacji z Nim, ja widzę, że to ewoluuje i że On ciągle zaprasza w takie nowe przestrzenie i pozwala, i ja mówię o tym, odkrywać swoje serce, że On odkrywa swoje serce i zaprasza do jeszcze głębszego poznania. I rzeczy, których nie widziałem przed laty, gdzieś tam jest mi dane ujrzeć dzisiaj. A myślę o tym, co on jeszcze chce pokazać, to to jest taka perspektywa, ach, nie, że, że on ma naprawdę nam wiele po prostu do pokazania, do powiedzenia. I widzę, że to niejednokrotnie nas gimnastykuje, że, że idzie się w takie przestrzenie, rejestry, próbuje się gdzieś tam takich rzeczy, które niekoniecznie są komfortowe. No tak właśnie, że to w, w, w tym jest zdrowie, w tym jest rozwój tak naprawdę. Jakby tak spojrzeć, no to rozwój to jest pewien kryzys. Zostawiam to, co było, idziemy dalej można powiedzieć właśnie. Amen, Amen. Ojcze, gdybyś mógł właśnie na sam koniec mhm. teraz tak, myślę, że masz taki talent, żeby taki rezimę też zrobić. I to, co chciałbyś zostawić rzeczywiście osobom, które nas słuchają do tej kamery, bardzo proszę. O, oh, ciężko teraz to jakoś zebrać w jedno, ale tak sobie myślę o tym, że żeby nie bać się ciszy, nie bać się siebie i zaufać temu, że Bóg jest w tobie, w głębi serca twojego i że stamtąd wytryskują najgłębsze pokłady życia właśnie tak naprawdę. Amen. 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 Pomodlimy się jeszcze za was. Dziękując wam też. Jeszcze jedno tylko powiem tak. Z Jakby ktoś był zainteresowany rekolekcjami, to zapraszam na stronę oaza.pl łamane przez CDM. Tam jest informacja właśnie o rekolekcjach z Tobiaszem na głębi serca. Właśnie mm, tam prowadzamy 6-13 sierpnia. To więcej hmm. szczegółów tam już przez formularz, więc tam zapraszam. to też podlinkujemy myślę. tygodniowe czyli ładnie do taki tak, konkretny tak, czas Tak, tak, tak. A super, widzisz, bo jak ktoś nie jedzie na jakieś takie rekolekcje, no to to super, może zrobić robotę, nie? Tak, tak. To jest no dla I tam wszystkich. mamy jedną sesję takiej modlitwy kontemplacyjnej, 20-minutowej, ale też mówimy o tym, co się dzieje. Na wyjaśniamy to też trochę od strony psychologicznej też a normalnie reszta rekolekcji jest nie w ciszy, ale właśnie też jest jutrznia, eucharystia, wieczorna modlitwa wspólnotowa właśnie też taka spontaniczna. Jeszcze zapytam, jakie konkretne miejsca możesz polecić, jakby ktoś potrzebował takiej pomocy, wiesz, zewnętrznej, czy, czy przystań, gdzie można, gdzie można szukać takiej pomocy? Psychologicznej? No tak. to ja pracuję w przystani, więc to miejsce jakoś, jakoś mi najbardziej bliskie, ale nie bać się też szukać po prostu, no, przystań, mamy dwa ośrodki w Katowicach Katowice, i w, i w w Rybniku, zresztą to też było treścią. Wielkie dwa miasta. Tak, tak. <laughs> więc, więc też serdecznie zapraszamy. No, chętnych jest też na pewno dużo. Też tam skład się cały czas poszerza, można powiedzieć, widzimy też jaka jest to duża potrzeba, potrzeba. Też. i że ludzie się otwierają też na, na szukanie takiej pomocy i myślę, że mm -hmm. to też jest dobry znak. Mm. Mm. Także śmiało i pomodlimy się za Was, kochani. Mm. Dziękujemy Ci Duchu Święty za Twoją obecność też na tym podcaście. Dziękujemy Ci za to, co poruszyłeś też w osobach, które nas słuchały. Dziękujemy Ci, że zapraszasz nas do życia w kontemplacji, że życie w tobie jest życiem, gdzie to, co ludzkie i boskie to się naprawdę po prostu przenika. Bardzo Ci właśnie dziękujemy za takie życie bardzo inspirujące, bardzo piękne. Spraw Duchu święty, żebyśmy się nie bali kryzysów, żebyśmy się nie bali tego, że nie czujemy, ale żebyśmy potrafili to wszystko przeżywać razem, razem z Jezusem przychodź, Duchu Święty, pociągaj nas też do głębi, żebyśmy nie byli cały czas w tym samym miejscu, w którym jesteśmy, ale żebyśmy jeszcze głębiej odkrywali kontemplację, jeszcze głębiej wchodzi w taką charyzmatyczność, żebyśmy się nie bali. Wołam też, Duchu Święty, żeby wszelki krzyk, który w nas jest, żebyś Ty ten krzyk złagodził. Przyjdź w swojej łasce i mocy, przyjdź w swojej łasce i mocy. Mm. I księdza Bartka prosimy o błogosławieństwo. Pan z wami. Jest duchem twoim. i was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. No Bóg ci zapłać, dobry człowieku, za ten podcast. Wzajemnie, za zaproszenie. <grym> Fajnie, Wielka bardzo, bardzo ślicznie. Jeszcze miałem kilka rzeczy, które chciałem poruszyć, ale, ale spokojnie. Może będzie druga okazja. <grym> tym, ważny temat, idziemy. ważny temat. Drodzy moi, zapraszamy was też do wsparcia naszego patrona i dziękujemy wszystkim patronom i dziękuję też wszystkim, którzy od teraz staną się patronami. Posyłajcie też dalej, jeżeli uważacie, że to są wartościowe treści, zależy ma, nam, zależy mi, żeby to, co jest wartościowe, szło dalej, żeby jak najwięcej osób mogło po prostu z tego skorzystać. Niech to idzie dalej, więc udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. No i trzymajcie się Pana Jezusa z Panem Bogiem.